Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z MotorWu. Jestem dzisiaj dla Was oczywiście z kolejną motocyklową nowością. Mieliśmy parę dni przerwy na naładowanie baterii, ale już wracamy do Was oczywiście z nowymi kozakami. Słuchajcie, za mną stoi Yamaha Virago 125. Zdecydowanie dla tych najbardziej wymagających klientów motocykl w stanie praktycznie jak z pudełka, z przebiegiem tak małym, że naprawdę myślę, że takich motocykli jest już bardzo, ale to bardzo mało. Oczywiście nie jest to najtańsza oferta. Jeżeli scrollujecie nasze filmiki, chociażby na YouTubie, no to wiecie, że chociażby od samego stycznia my tych motocykli mieliśmy już naprawdę setki, no i naprawdę celujemy w ten najwyższy pułap motocykli, czyli to nie są motocykle tanie, nawet bym powiedział, że to są jedne z tych motocykli najdroższych, ale właśnie jeżeli jesteście już zmęczeni szukaniem tej swojej petardy, tej swojej lalki, jesteście w stanie po prostu za tą pewność dopłacić, to to jest motocykl na pewno dla Was. Zobaczcie, dlaczego tak go chwalę i co go wyróżnia. Myślę, że już niedługo trafi do któregoś z Was pod samochód. Uwaga, uwaga! Yamaha XV125 Virago, czyli tak naprawdę motocykl, który naprawdę niewielu z Was trzeba przedstawiać. To jest tak naprawdę jeden z najbardziej kultowych motocykli. Nie tylko tyle, co klasy 125. Bym powiedział, że takich kultowych motocykli typu Chopper Cruiser, no bo jednak to nam się, samo słowo Virago, no to już nam się kojarzy z takim po prostu chopperem, mówiąc oczywiście w cudzysłowiu. No a jeżeli mamy do dyspozycji pojemność 125 i nie mamy prawka na motocykle, mamy tylko prawko na samochód bądź prawo jazdy kategorii A1, no to właśnie takim motocyklem możemy śmiało się legalnie poruszać. No i myślę, że Yamaha Virago to jest jeden z tych motocykli najbardziej popularnych, najbardziej polecanych i tych, przy których się po prostu najmniej robi. Zaraz obok Yamaha Virago moim zdaniem stoi Honda Shadow i to są takie dwa najbardziej popularne motocykle. Yamaha Virago bardzo takie, można powiedzieć, klimatyczne kształty, takie naprawdę no niepowtarzalne, jak widzimy to, no to z tym no właśnie się kojarzy taki typowy motocykl właśnie w klasycznym wydaniu. No i zobaczcie, nawet nie wiem, czy się to więcej odnosi samego modelu Yamaha Virago, że tak powiem, tutaj rozpowiadać, no bo na pewno jeżeli szukacie takiego egzemplarza, no to cokolwiek o tym motocyklu wiecie, no na pewno bardzo fajna jednostka, myślę, że potencjał przebiegowy na jakieś 80 tysięcy kilometrów, bardzo też trzymający cenę motocykl, no ale też trzeba powiedzieć, że Yamaha Virago dzielą się już od nowości na dwie wersje. To jest oczywiście te starsze i nowsze, ale one też miały tak, że nawet te nowsze egzemplarze były w wersjach takich biedniejszych i wtedy te biedniejsze wersje miały zwykłe fotele, czyli nie pikowane, nie w takim przeszyciach, tylko takie bardzo gładkie i miały do tego silnik jakby z lakierowanymi kapkami, czyli to i te boczne elementy były tylko i wyłącznie tak jakby po prostu polakierowane na srebrno. W tych wersjach takich bogatszych, no to już mamy te siedzenia pikowane, te elementy mamy w chromie, no i dodatkowo mamy taką wstawkę na zbiorniku paliwa z emblematem. No i powiem Wam, że te wersje no to naprawdę robią fenomenalną robotę, no ale zaraz Wam powiem, dlaczego tak się nachwaliłem ten motocykl na samym początku. No słuchajcie, no dlatego, że to jest Yamaha Virago z 2001 roku, no i to, co zasługuje na pewno na jedną z największych tutaj zalet, to zobaczcie, co się dzieje na liczniku. 1830 km. No i to jest prawdziwy przebieg tego motocykla od nowości. Po 22 latach to jest motocykl, który ma przebiegu niecałe 2000 km. No to słuchajcie, to jest naprawdę mega rarytas. Oczywiście to nie jest takie palcem na wodzie pisane. Zobaczcie, mamy do tego taki fajny komplet kitów. Oczywiście oprócz tego, że jest instrukcja obsługi, książka serwisowa od nowości, dwa kluczyki do stacyjki do wlewu, dwa kluczyki do blokady kierownicy. No oczywiście dowód rejestracyjny oryginalny. Pierwszy właściciel od nowości, to też jest ważne, bo tu mam jeszcze stary rodzaj briefu. No a co też jest fajne, że ten motocykl był na badaniu technicznym, czyli po prostu Niemiec pojechał nim sobie na przegląd 28.07.2023 roku i wtedy ten motocykl miał 1824 km, więc tak naprawdę to jest mega fajne potwierdzenie tego przebiegu. Oczywiście dodatkowo my samą taką gwarancję przebiegu napiszemy Wam na fakturze. Napiszemy Wam też na fakturze, że to jest motocykl bezwypadkowy, bo on taki jest. Czyli pierwsza jego zaleta, przebieg bardzo ekstremalnie niski. Druga zaleta, motocykl 100% bezwypadkowy. Trzecia zaleta, motocykl w stanie naprawdę bardzo pedantycznym. Wiem, że motocykli klasycznych generalnie w internecie brzydkich nie ma i wszystkie są laleczki, perełki,
trzymane pod kocem i generalnie każdy dbał o to jak tylko nie mógł, ale naprawdę motocykli w takim stanie, tak zachowanych, z takimi ładnymi obręczami, szprychami, całą tą obudowami silnika naprawdę jest bardzo mało. My już widzieliśmy tych motocykli setki i uwierzcie mi, że to jest na pewno jedna z tych lepiej zachowanych egzemplarzy. Tutaj praktycznie nie ma żadnego śladu utlenienia, żadnego śladu korozji. To wygląda po prostu mega fest pedantycznie. Zobaczcie, tutaj z tyłu nawet amortyzatory, z tyłu bęben, znowu obręcze. Opony oryginalne od nowości, ale bardzo ładne. W sensie nabieżnikowo to nie ma co dużo gadać. One są, to muszą być ładne, bo przebieg jest bardzo mały. Ale te opony nie są jakieś sparciałe, nie są popękane. Myślę, że aż grzechem byłoby je wymienić, jeżeli jakby będziemy traktować ten motocykl do takich weekendowych przejażdżek, no to grzechem byłoby je wymienić, no bo one są po prostu oryginalne od nowości, to co też jest jakby fajnym dowodem kolejnym na sam ten przebieg, ale naprawdę jest lalka, w sensie nie będę się tego wstydził, możecie sobie zamówić ten transport tego motocykla, o czym zaraz powiem, na koniec Polski i jedziemy śmiało z tym motocyklem, jestem pewien, że powiecie, naprawdę no to jest to, czego szukałem, chłopaki mówili jak jest, i tak też będzie w tym przypadku. Bardzo, ale to bardzo pedantyczny egzemplarz dla tych najbardziej wymagających, już najbardziej zmęczonych szukania klientów, bo to jest rarytas i to trzeba powiedzieć prost. To nie jest motocykl tani, my też kupę pieniędzy za to zapłaciliśmy, ale ja się po prostu jaram tym, że takie motocykle jeszcze są na rynku, że jeszcze udaje nam się je kupić. No i tak naprawdę przy takich przebiegach i przy takim stanie ten przebieg, jakby ta cena nie gra jakiejś wielkiej roli, bo ten motocykl po prostu będzie tą swoją wartość trzymał i jestem tego absolutnie pewien. Kolejny z atut tego motocykla, no to parę dodatków, nie ma ich co prawda jakoś tutaj bardzo dużo, no ale jakby zawsze symbolicznie coś tam jest, macie tutaj szybę przednią, czołową, taką delikatnie brązową, do tego ten taki symboliczny gmol, który tutaj jest, tego fabrycznie nie ma, to jest element dokładany jako dodatek, więc taka minimalna klatka na silniku jest, no i oparcie pasażera razem z takim mini bagażykiem, tego też nie ma w serii, więc to też jest taki delikatny dodatek, no i myślę, że naprawdę są wielbicieli takich mega, mega dużej ilości dodatków, nie wszyscy. Myślę, że akurat ta Virago fajnie wygląda w takim zestawie tych dodatków, jak to jest. Będą pewnie tacy, którzy będą chcieli jeszcze dołożyć, wiadomo, jakiś tam sakwet, świeki, nie wiadomo co. Myślę, że tak jest fajnie, ale oczywiście na życzenie wiele tutaj rzeczy można jeszcze sobie do niej dołożyć, no to już musi wyjść od Was. Są też tacy, którzy chcą mieć jak najbardziej gołę, którzy jeszcze by zdjęli nawet szybę, więc to już wszystko zależy od Was. No i tak naprawdę jeszcze kolejnym elementem, który przemawia za tym motocyklem, to jest to, że to jest motocykl już po serwisie. Czyli oczywiście fakt taki, że motocykl z tak małym przebiegiem po tylu latach, no to był motocykl, który stał większą część swojego życia. No i na pewno tak było. O tyle to jest fajnie, że u nas w Polsce takich motocykli jest bardzo mało, takich przetrzymanych w szopach z małymi przebiegami. Dlaczego? Ano dlatego, że za granicą jest o tyle fajnie, że tam jak taki sobie niemiaszek trzyma motocykl rzeczywiście w garażu i wie, że nim nie będzie jeździł, no to on go sobie po prostu wyrejestrowywuje, nie płaci za to nic, żadnego ubezpieczenia, żadnych przeglądów nie musi robić, po prostu to sobie u niego stoi. No a jak już stoi, no to znowu też już się nie chce potem jechać do Wydziału Komunikacji, żeby to odrejestrować. Dlatego takie motocykle potem przez długi czas leżakują sobie u nich w garażu. O tyle, co jest super, że ten motocykl właśnie niewiele przed tą sprzedażą do Polski przyjechał już do nas. Czyli on był na chodzie tak naprawdę te ostatnie swój czas, no to był na chodzie, więc jakby normalnie dojechał sobie na przegląd i to jakby niecały miesiąc temu. Więc to jest na pewno na plus. No ale mimo wszystko my ten motocykl jakby zrobiliśmy ten serwis swój własny. Czyli jakby oprócz tego i tak wymieniliśmy olej na nowy, więc macie tutaj nowy olej w silniku, zwany teraz jest Motulem 10W40. Macie wymieniony płyn hamulcowy z przodu, sprawdzony układ hamulcowy z tyłu, sprawdzone wszystkie filtry, w sensie filtr powietrza jeszcze do tego. Sprawdzone są świece, sprawdzony jest akumulator, ładowanie, ciśnienie w oponach, więc naprawdę całe oświetlenie, oczywiście kierunkowskazy, klaksony, światła pozycyjne, na stopu, tu wszystko jest sprawne, tak jak należy. No i co dodatkowe jest też jeszcze, myślę, że najważniejsze, to silnik bardzo ładnie pracuje, ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotów, czyli tu przy gaźniku też nie ma żadnej pracy, na tą chwilę jest tak, jak po prostu być powinno. Czyli Was nie interesuje już nic. Kluczyk, zapłon, jedziemy i to jest właśnie najważniejsza rzecz. Przy takich starszych motocyklach, żeby po prostu być zadowolonym, żeby na start już nie być od razu zdenerwowanym, że ach kurczę kupiłem, a już muszę prowadzić na serwis. No a to wszystko oczywiście macie taką naszą książkę serwisową, to jest wszystko wklepane, przy jakim przebiegu teraz, jaki był olej i tak dalej, żebyście wiedzieli też na przyszłość, jak taki motocykl serwisować.
No i co? Z dodatkowych informacji, które na pewno Was interesują, jak przebiega sam zakup. Generalnie my oczywiście na ten motocykl wystawiamy fakturę VAT marże, czyli normalnie nie płacicie urzędu skarbowego, nie płacicie tego 2%, bo właśnie jest od nas faktura. My też przygotowujemy za Was kompletną dokumentację do rejestracji, czyli Wy już tam żadnego pierwszego przeglądu nic nie robicie. My Wam dajemy już taką gotową teczkę prosto do Wydziału Komunikacji. Was tam będzie czekało koszt rejestracji w kwestiach 130 zł, dostaniecie od ręki tablicę, po wyjściu robicie tylko ubezpieczenie i koniec. Czyli żadnej akcji z recyklingu skarbówki już do takiego motocykla po prostu nie ma. No i co więcej, no jedyne jest to, że tym motocyklem na kołach do domu nie wrócicie, no bo nie ma tych polskich tablic rejestracyjnych jeszcze, dopiero je dostaniecie w Wydziale Komunikacji. No ale co jest, no to, że my takie motocykle dowozimy po całej Polsce. No i tak naprawdę dowozimy je na takiej zasadzie, że wystarczy, że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście, my Wam koszt transportu takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę, no to z góry płacicie tylko za sam koszt dowozu, całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Jak już my do Was z tym motocyklem przyjedziemy, Wy sobie go obejrzycie, sprawicie, przetestujecie. Jak Wam się będzie podobał, dopiero wtedy za niego zapłacicie. Jestem pewien, że tak będzie, ale macie oczywiście furtkę wyjścia, czyli tak naprawdę nie płacicie za motocykl z góry, tylko dopiero jak już będzie ten motocykl stał u Was pod domem. Więc myślę, że to jest taka opcja naprawdę fair w obie strony. No i co więcej, no oczywiście zapraszam Was do kontaktu. Zaraz oczywiście zapalimy sobie ten motocykl, posłuchacie jak to pracuje. I tak dalej, i tak dalej. Jak będą pytania, no to dzwońcie, pytajcie, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że tak też będzie. No i że już niedługo ten motocykl do któregoś z Was, bądź do której z Was trafi i będzie po prostu fajnie się prezentował. Już idę po kluczyki i działamy z tematem. No i dobra, kluczyk w stacyjce, przekręcamy kluczyk, czerwony guzik w dół, włączam ssanie na chwileczkę, zapłon. To tak robię na chwilkę. No i jeszcze w międzyczasie oświetlenie wyłączone, pozycja, światło do jazdy dziennej, światła długie, krótkie, długie, krótkie, mryganie, klakson, kierunkowskaz, prawy przód, prawy tył. Ładnie, wszystko płynnie przeskakuje, ta sama manetka też została przeczyszczona, przestrowisowana, więc tutaj ładnie wszystko się klika. Lewy tył kierunek. Lewy przód. Tutaj mamy ten zestaw tutaj wskaźników, one także działają, do świateł długich także. Zobaczmy pozycyjne światło z tyłu, oświetlenie rejestracji. Teraz włączę światło stop. Niego hamulca, zobaczcie tą poświętę tam na ścianie, światło stop nożnego. No i ten dźwięk, teraz sobie pracuje na wolnych ładnie. Bardzo ładnie się wkręca, ładnie schodzi z obrotu, więc tam w gaźniku wszystko chodzi perfekcyjnie. Nie strzela, nie chrycha, nic mu się nie dzieje. Naprawdę jaram się, mega mi się podoba ten motocykl. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego, to ciężko Wam będzie znaleźć coś ładniejszego. No i ten przebieg. Choćbyście, nie wiem, dorobili parę tysięcy kilometrów, to wciąż będzie ten przebieg bardzo mały. Choć uważam, że to jest na tyle też mały przebieg, że nawet jakbyście chcieli tym nie jeździć, no to też jest to gdzieś tam fajny temat na trzymanie wartości, bo 1800 km to jest naprawdę wyjątkowo mało. Tutaj macie jeszcze numer VIN, żebyście sobie tam mogli nawet po swojemu to gdzieś posprawdzać. Nie, pod takim kątem, o teraz chyba widać bardzo dobrze. Oczywiście ograniczniki, zawieszenie ładne, nie jest skorodowane, uszczelniacze też są ładne, no kurde, no już chyba nie będę więcej tutaj chwalił, bo ja zawsze do tych mega, mega fajnie zachowanych motocykli bardzo dużo je chwalę, ale one po prostu takie są. Dlatego też jest taka cena, dlatego też jest taki opis, jaki jest. Zapraszam Was wszystkich serdecznie, naprawdę jest to mega fajna oferta. W razie pytań jestem do Waszej dyspozycji, czekam na Wasze telefony. Do usłyszenia już niedługo, myślę, że nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!